TBI, już nie TPI, tylko TBI. TBI to jest? TBI, tak, wersja TBI na tym nowym wtrysku, trzeciej, czy tam czwartej generacji, to wytniesz. Puska, czy seta? Siedzenie zmienili, nie? Wszystko, plastiki, geometria, zawieszenie, więc jest twór. Wszystko. W subframe chyba też, nie? Bo tu nie było tych... Tak, nie było tego. Jest mocowanie aluminiowo. Jeszcze nigdy czy setą puską nie jeździłem. Szukam, gdzie tu się reguluje ten zawór wydechowy? Bo nie widać, bo jest, ale ładnie, czysto, w miarę płynnie oddaje, moc fajnie jedzie. Na pewno nie taka zrywna jak beta, nie? Jednak ten wtrysk jest łagodniejszy. Zajechała. Jak tu? No, w porównaniu do bety to... Ale hamulce to ma. Jestem ciekawy, jak w porównaniu do bety Bartka czy sety. Elektryk właśnie mygnął. Możesz tam iść jeszcze. Tam do tego punktu kontrolnego tutaj. Ale bardzo łagodnie oddaje moc. Ta podłoża nie jeździłem, albo lepiej. Po śladach innych jechać. TBI, no ładnie to chodzi, powiem. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku jadę teraz.
pierwszy raz. Siema. Seta beta to mi łapy wyrwie. Oj, coś mi obsrało. Albo też pada. Kurde, coś pięknego. Coś pięknego. Jeden i drugi nabrał kolorku. To znaczy? Mówię, że dyfuzory nabrały kolorku, więc dobrze. No bo dobrze jechałem. Chyba. No, od razu lepiej. Bo to nówka z kartonu. No pozmieniana, a, czy seta? No i oczywiście uglacy trzeba ten założyć. Kurde, no tego też można zarejestrować. Dwusuba w Berlinie to jeszcze nie widzieli. TE300. No nie wiem, czy to jest krosówka, czy to jest enduro. Takie zmiany są teraz, że szok. A to jest enduro czy cross? Enduro. Enduro. Można zarejestrować. BTI, tak? TBI. TBI. Dobra, zapamiętam. TPI było wcześniej, teraz... Nie, no fajnie. Fajnie, a kurde, łapy mi bolą. Nie wiem, z 2-3 lata temu chyba jeździłem na to, że ostatni raz. Szok. Taką słabas powinien kupić. Co to będzie, nie? Teraz czas na betę.